Joanna Łucka-Szczygieł, dobry wieczór Państwu. Wtorek to będzie pierwszy dzień całkiem długiego okresu z bardzo przyjemną pogodą. Mniej więcej do końca tego miesiąca synoptycy nie przewidują upałów, a co za tym idzie, nie będzie już gwałtownych zjawisk. Ale za to burze mogą pojawić się jeszcze dzisiaj w nocy, przede wszystkim na południu i na wschodzie Polski, ale może zagrzmieć również w centrum. Widać już, że będzie trochę chłodniej niż ostatnio, tej nocy na termometrach od 12 do maksymalnie 14 stopni. W regionie łódzkim również może zagrzmieć, ale jedynie gdzieniegdzie i tutaj te zjawiska nie będą już gwałtowne. Natomiast na termometrach około 14 stopni. W regionie łódzkim wiatr będzie tylko słaby, a ciśnienie atmosferyczne wyniesie 993 hektopaskale i będzie rosło. Jutro jednakowa pogoda we wszystkich regionach i to będzie bardzo dobra pogoda. Widzimy już dużo słońca i jedynie niewielkie zachmurzenie. Na pewno nie będzie padać, a temperatura wyniesie od 19 stopni w Szczecinie i Gdańsku między innymi do 23 na południu i na południowym wschodzie Polski. W regionie łódzkim odrobinę chłodniej niż dzisiaj, ale przyjemnie około 22 stopni. To bardzo pogodny dzień, parasole zostawiamy w domach. Do tego słaby wiatr i ciśnienie, które zbliży się do 1000 hektopaskali, to wszystko sprawi, że jutro będziemy czuć się bardzo dobrze. Miłego wieczoru i do zobaczenia.